Znajduje się w miejscowości Radziki Duże, ziemia dobrzyńska, województwo kujawsko-pomorskie, powiat rypiński, gmina Wąpielsk. W czasach obecnych wieś liczy mniej niż 700 mieszkańców. Jestem tutaj pierwszy raz. A to przyczyna mojego przyjazdu. Byłem w okolicy, można tak powiedzieć. Miejscowość, wioska znajduje się kilkanaście kilometrów od Rypina. No sama budowla, jak widać, są to ruiny zamkowe. Nie był to może zbyt potężny zamek, jednak jak widać nim był. Budowla ta została wzniesiona przez ród Ogończyków, prawdopodobnie przez Jakusza, syna Mikołaja z Kutna. No, cała konstrukcja jest ogrodzona. Podmurówkę tutaj pod mury stanowił kamień polny. W 1510 roku zamek został przebudowany. Kompleks składał się z ceglanego muru obwodowego i domu zamkowego położonego w części północno-zachodniej, naprzeciwko którego znajdował się budynek bramny. Zaczął padać deszczyk trochę. No jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej na temat tej budowli, wykopalisk przeprowadzonych tutaj w pobliżu, parametrów technicznych, także historii, warto bez cienia wątpienia zajrzeć do publikacji autorstwa pana profesora Leszka Kajzera, zatytułowanej Zamek w Radzikach Dużych na ziemi dobrzyńskiej, wydanej w Rypinie w roku 2009. Po wojnach ze Szwedami w połowie XVII wieku budynek zamkowy stracił na znaczeniu. Pierwszymi znanymi właścicielami okolicznych dóbr byli Radzikowscy, od 1525 roku Pileccy, dalej Rolicze Tarnowscy, Przeciszewscy, Dmochowscy, Siemiątkowscy. Z tego co się orientuję, ten kiedyś to był dwór, dzisiaj budynek wchodzący w skład kompleksu szkolnego właśnie został chyba zbudowany przez rodzinę Przeciszewskich. Dla zainteresowanych historią ziemi dobrzyńskiej coś za chwilę pokażę. Ta książeczka to powieść o tragedii rodziny Przeciszewskich, herbu Rogala z Radzik Dużych w ziemi dobrzyńskiej, którzy pojawili się w tej położonej niedaleko Rypina miejscowości w połowie XVIII wieku. Jest to drugie wydanie powieści, które ujrzało światło dzienne po 160 latach. Opatrzone zostało wstępem pana profesora Mirosława Krajewskiego, na którego to ślady działalności mające na celu propagowanie historii ziemi dobrzyńskiej można trafić niemalże wszędzie w wymienionym przeze mnie regionie. Tutaj znajduje się tablica informacyjna, a także cytat z książki, którą przed chwilą pokazałem. Tego nie wiem, ale być może dla kilku spośród uczniów tej szkoły takie ruiny zamkowe mogą być inspiracją do tego, żeby w późniejszym okresie naukę kontynuować właśnie w kierunkach humanistycznych i poświęcić się pasji historii. Ostatnie ujęcie na część budynku szkolnego, tak jak wspomniałem wcześniej, był to dwór zbudowany przez rodzinę Przeciszewskich i w czasach obecnych znajduje się tutaj szkoła imienia
Tonego Halika. Znajduje się przed kościołem, kościółkiem, bo to nie są zbyt wielkie gabaryty świętej Katarzyny, zbudowany z fundacji ogończyków. Prawdopodobnie druga połowa XIV wieku. Ja się tam przejdę trochę. No, kościółek jest dosyć kameralny. Dosłownie dla 30 osób. Tak myślę, ale mogę się mylić. Jakby ktoś tutaj był w pobliżu, to może warto zajrzeć do tego miejsca i tak jak jest tam napisane. Ja nie mam czasu, będę leciał dalej, jeszcze tylko zajrzę na cmentarz. Wszystko jest w bliskim położeniu, kościół, tutaj jest szkoła i tam zaraz ruiny zamkowe. Jestem na cmentarzu. Cmentarz jest niewielki, wszystko jest w bliskich odległościach. Fajne widoki. Tutaj jest dosyć monumentalny w porównaniu do innych nagrobków pomnik. Właściciela dóbr Wąpielsk. Tutaj z kolei mamy nagrobek rodziny Gniazdowskich. Właściciel dóbr Radziki Małe, sąsiednia wioska. Obok szkoły, tuż znajduje się dom stulecia odzyskania niepodległości. Trzeba go trochę podlewać, bo tak to nie wykiełkuje jak trzeba.